Tydzień wegetariański w Lidlu w pełni, więc teraz danie, które jasno wpisane jest w kuchnię regionalną, polską kuchnię regionalną i tak naprawdę danie, które możecie znaleźć w każdym miejscu w Polsce pod różnymi nazwami. Chyba tą najbardziej znaną to nazwa szare pyzy. Szare kluski, żelaziaki, to inne nazwy, które opisują dokładnie to samo danie. I pokażę wam, jak zrobić dobre szare kluski w taki bardzo tradycyjny sposób. Po pierwsze, zrobimy coś do szarych klusek. Moim zdaniem one nie istnieją bez dobrej, nomen omen, okrasy. Zrobimy wegetariańską okrasę. Suszone pomidory. A w zasadzie na początek oliwa suszonych pomidorów. Wylewamy ją całą na patelnię. Do oliwy dodajemy pokrojoną w kostkę, równą kostkę cebulę i tę cebulę chciałbym na tej oliwie wysuszyć, czyli smażyć bardzo powoli, żeby ona nie nabrała, broń Boże, na początku koloru, ale żeby straciła mnóstwo wilgoci, bo wtedy nabierze też charakterystycznego aromatu. Część pomidorów suszonych mam tutaj już pokrojonych w drobną kostkę i te pokrojone suszone pomidory dodam dopiero wtedy, kiedy cebula już będzie wysuszona. Druga część cebuli zostaje, przyda nam się do kapusty. No ale teraz właściwe ciasto na szare kluski. Ziemniaki. Starte wcześniej to bardzo ważne, bo muszą ściemnieć. Obrane i odciśnięte. Z tych ziemniaków woda znajduje się w tej małej miseczce. Po odlaniu wody została nam sama skorupa ziemniaczana, która to ciasto będzie ładnie wiązała. No ale kolejne składniki do ciasta to jajo. I oczywiście przepisów na to ciasto jest mnóstwo. Jedne zawierają jajo, inne nie. To wszystko zależy od ziemniaków. Jeżeli są ziemniaki bardzo wodniste, wtedy też do tej masy to jajo jest konieczne i zawsze było dodawane. Dodawane były też zawsze dwa rodzaje mąki. Tradycyjną mąką do szarych klusek była mąka żytnia. Ciemniejsza, ale dużo ładniej pachnąca, niż ta oczyszczona biała mąka. Jednak mąka żytnia nie ma w sobie tyle glutenu, by powstało z tego jędrne, takie zbite nawet, ciasto. To też ja, jeśli chodzi o szare kluski, proporcje mąki dodaję w ilości 0,5 na 0,5, czyli dwie łyżki mąki żytniej, dwie łyżki mąki pszennej. Od razu pieprz, troszkę soli i mieszamy. Możemy przygotować też kiszoną kapustę smażoną na miodzie. I tym razem kiszona kapusta, która chciałbym, żeby nie była odciśnięta z wody, bo ta woda spowoduje, że ona się lekko poddusi. Nieobgotowana, lekko tylko przesiekana. Do tego czosnek. Jeden ząbek w plasterki. I cebula, którą tutaj wcześniej odłożyłem na deseczkę. Potrzebny jest jeszcze kminek. Rzadko używam kminku, ale do kiszonej kapusty, takiej miodowej kiszonej kapusty, powinniście spróbować. Miód, rozmaryn i czosnek do środka. Teraz dodajemy tutaj cebulę. Troszkę pieprzu, od razu kminek. No i na samym końcu dodajemy tę kapustę, która, zobaczcie, w sobie ma jeszcze dużo soku. Zmniejszamy ogień. No i teraz ta kapusta musi się dusić kilka minut. Wracamy do okrasy. Teraz już mogę dodać tutaj suszone pomidory. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy. Nie wolno przesadzić z kolorem cebuli. I nie wolno też przesadzić z czasem smażenia suszonych pomidorów, bo smażone czy też suszone zbyt długo na tej oliwie pomidory, jeżeli zaczną brązowieć, zrobią się momentalnie gorzkie. I to już nie będzie to samo. No to jeszcze, moi drodzy, czekając na okrasę, która będzie gotowa dosłownie za chwilę, dwa kąciki, o których być może nie pamiętacie, ale przypominam. Po pierwsze, kącik dla leniwych. Paweł Małecki przygotował wam tutaj przepis na leniwe pierogi. Spróbujcie, podobno znakomity i każdemu się udaje, a Paweł to fachowiec, więc ja mu wierzę. Wy go sprawdźcie i napiszcie w komentarzach. Drugi kącik to spontaniczna uwaga i pytanie do widzów do tego, co dzisiaj robię. To w tym tygodniu niech to będzie pytanie, jak wam się podoba. Napiszcie. Dobra, kapustka cudnie pachnie. Możecie dodać tutaj troszkę wegetariańskiej okrasy, co ja niniejszym uczynię. Jedną łyżkę. Przyjemnie. To chwilę jeszcze dla kapustki. I wracamy do gotowania kluseczek. No to zaczynamy. Woda, lekko solona. Każdy formował kluseczki wielkości, jakiej chce. Niektórzy to robili za pomocą noża, inni za pomocą widelca, a jeszcze nie za pomocą łyżki. Moja babcia robiła to za pomocą łyżki, wykładając naprawdę solidną porcję ciasta do wody, bezpośrednio. Kluski, które były nieforemne i zawsze z charakterystycznymi farfoclami.
poczekam, aż trochę odparuje woda. Natomiast już teraz możemy wyłożyć na talerz miodową, kiszoną kapustę. To jest kuchnia polska w najczystszej postaci. Takiej postaci, którą bardzo lubię, regionalnej. I być może wy polubicie. Spróbujcie sobie zrobić, choć raz.